Cześć, witajcie na kanale Świat oczami chomika i dziś mam dla Was kolejny film. I z racji tego, że teraz zaczęły się wielkie upały, przynajmniej u mnie w Łodzi, jest naprawdę około 30 stopni. I dlatego dzisiaj przychodzę do Was z kilkoma radami, sposobami, jak pomóc chomikom znieść takie upały. Właśnie sorki jeszcze za to, że tutaj są takie już te roślinki podsuszone, ale dzisiaj będę wymieniała. No ale po pewnym czasie zawsze wysychają, więc dzisiaj wymienię i będzie wszystko znowu ładnie. Więc pierwszą i bardzo, bardzo ważną rzeczą jest woda. Musicie o niej pamiętać właśnie w te upalne dni szczególnie. Mamy poidełko, ale możecie mieć też miseczkę, też się dobrze sprawdzi. I pamiętajcie, aby zawsze dbać o to, żeby woda w poidełku była. Bo jeżeli jej nie będzie, to chomik może się odwodnić i będzie to dla niego bardzo, bardzo niebezpieczne. Więc pamiętajcie koniecznie o wodzie. Możecie do niej dorzucić kostkę lodu. Wtedy chomik będzie chętniej pił, bo woda będzie zimniejsza. Polecam Wam wymieniać ją codziennie, ponieważ w takie dni woda szybko paruje, a poza tym się robi ciepła i wtedy zwierzaki niechętnie już ją piją. Co do odwodnienia, polecam Wam też dawać w te upalne dni owoce bądź warzywa, które mają w sobie dużo wody. Są jakby takie, wiecie, nasączone wodą. Na przykład Harry jadł dzisiaj rano arbuza. Teraz dałam mu kawałek jabłka, jak możecie zauważyć w misce jest. Banan tutaj się nie sprawdzi za dobrze, ale na przykład gruszka, właśnie jabłko, pomidor też z warzyw będzie fajny. Takie różne, które są mokre bardzo, warzywa i owoce. No bo wiecie, jak chomik będzie je jadł, to będzie zapobiegało odwodnieniu. Polecam Wam też na przykład, jak dajecie truskawkę, to jest taki przykład. Włóżcie ją na początku do lodówki, na jakiś czas, może być nawet cała noc, żeby się dobrze schłodziła. I dajcie taką właśnie truskawkę, załóżmy chomikowi. On nie dość, że się ochłodzi, to przy okazji będzie miał wodę i fajny przysmak. Kolejnym sposobem, żeby ochłodzić chomika, są kamienie. Ja zebrałam sobie takie dwa kamienie. Polecam Wam właśnie zebrać jakieś duże i dość płaskie. Wypaszcie je, ja tak zrobiłam już wrzątkiem. Umyjcie, ale wiecie, nie żadnym mydłem, tylko właśnie najlepiej wrzątkiem je wyparzyć. Włóżcie do lodówki bądź do zamrażalnika, najlepiej na całą noc, ale jeżeli nie, no to na minimum 30 minut. Później połóżcie je w klatce i chomik będzie mógł wybrać, czy się chce położyć przy takim kamyku, czy gdzieś dalej. I wtedy nie będziecie mu jakby zarzucać takiej temperatury, tylko on sobie będzie mógł wybrać. Kolejny podobny sposób to butelka z wodą. Bierzecie zwykłą butelkę z wodą, ja akurat mam tutaj dwie. Jedna jest taka mała, jedna jest większa. I tutaj to zależy od klatki, od miejsca, gdzie chcecie położyć. Taka mała jest super do transportera, jak gdzieś jedziecie. A taka duża do klatki sprawdzi się też super. No i zamrażacie właśnie wodę w takiej butelce. Zostawcie troszkę miejsca, ja tutaj akurat nie zostawiłam, ale no zostawcie. I włóżcie do zamrażalnika, żeby Wam butelka nie pękła. Pamiętajcie, aby nie dawać szklanej, bo ona Wam pęknie w zamrażalniku, jak woda się zamrozi. No i możecie ją czymś przykryć, ale najlepiej po prostu położyć w klatce taką butelkę. Chomik też się będzie mógł schłodzić. Możecie wziąć też sobie ręcznik bądź jakąś szmatkę. Zamoczyć w zimnej wodzie, wycisnąć bardzo dobrze, to jest ważne, żeby ją dobrze wycisnąć, żeby nic nie kapało. Ja tutaj mam akurat właśnie taki ręcznik. I tak, albo wieszacie sobie na górze klatki, jakoś tutaj załóżmy w narożniku. Tylko pamiętajcie, żeby to jakoś nie zakłócało przepływu powietrza. I zawieszacie. I to naprawdę, uwierzcie mi, że trochę chłodzi. Może nie jakoś bardzo, ale chłodzi. Możecie też jakiś malutki ręcznik, taki malutki, złożyć i położyć w klatce. Też jest dobry pomysł, tylko pamiętajcie, żeby dobrze wycisnąć. Ogólnie pamiętajcie też o tym, że chomiki bardzo nie lubią kontaktu z wodą. Więc nie moczcie ich, nie myjcie, ani nic takiego. Dlatego, że to dla nich nie będzie żadna przyjemność. Wręcz przeciwnie, to zrobicie tylko gorzej. I najlepiej właśnie takie, można powiedzieć, suche metody, ale chłodne. Więc nie moczcie ani nic z tych rzeczy. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest też to, aby nie kłaść klatki gdzieś na słońcu, przez okno. Chodzi mi o okno. Żeby miejsce, gdzie stoi klatka, nie było tak nasłonecznione, tak wiecie, bezpośrednio, bo to może grozić udarem, a udar jest niestety śmiertelny u chomików, więc uważajcie na to, żeby chomik nie miał bezpośredniego kontaktu ze słońcem.
W miejscu, gdzie przebywa klatka chomika, możecie też postawić wiatrak. Ale pamiętajcie, aby wiatrak nie był bezpośrednio skierowany na chomika, w sensie na klatkę, no bo to też grozi przeziębieniom i takim rzeczom, więc tutaj po prostu w pokoju, gdzie jest załóżmy ta właśnie klatka chomika, postawcie wiatrak w drugą stronę. Uwierzcie mi, że to daje dużo. Chomik przez to też poczuje chłód, ale żeby nie wiało bezpośrednio na niego. I to samo z przeciągami. Nie róbcie sztucznych przeciągów, czy tam nawet takich zwykłych przeciągów, bo tutaj działacie w drugą stronę, chomik się może przyziemnić i też bardzo to będzie dla niego niedobre. Więc unikajcie przeciągów i wiatraku nie kierujcie na chomika. Fajnym też sposobem na ochłodzenie są wkłady do zamrażalnika. Ja mam akurat duże i dlatego nie stosuję u Harego, ale stosuję je u Tuptusia, chociaż pokażę Wam. Wygląda to tak, to jest koszt naprawdę kilku złotych. I to się zamraża normalnie w zamrażalniku i naprawdę długo Wam trzyma. Długo jest bardzo takie zimne i zamrożone. I takie mniejsze wkłady polecam Wam właśnie włożyć do klatki. Najlepiej czymś owinięcie, czy to właśnie jakimś takim jakąś szmatką. Może być też wilgotna, ale żeby nie była mokra. I tutaj tak, tylko ważne, żeby był ten chłód, było czuć. I takie coś wkładacie też do klatki. Uwierzcie mi, że to też bardzo dużo daje. Super sposobem, według mnie bardzo fajnym i pomysłowym jest to, zobaczcie, Haruś, jest to, żeby wziąć piasek taki kąpielowy, jak na przykład tutaj Harry ma, i wcześniej, przed włożeniem go do klatki, potrzymać go w lodówce, najlepiej całą noc czy kilka godzin, to będzie wtedy najlepsze. I później dopiero wsypujecie, chomik jak się będzie w nim kąpał, to będzie przy okazji chłodził. I to jest super, super pomysł, naprawdę. I ja to stosuję i według mnie to jest bardzo fajne. Właśnie dzisiaj Harry spał na kołowrotku i ja od tego momentu zaczęłam ochładzanie, bo wiem, że to jest taka oznaka, że właśnie chomikowi też jest gorąco, no bo w tych trocinach jakby miał spać, no to będzie się grzał, a tak na kołowrotku one szukają właśnie takiego chłodnego miejsca, więc od dzisiaj zaczęłam ochładzanie, on już tutaj miał pełno tych rzeczy, ale na filmik je wyjęłam. Więc to też jest taka oznaka, pamiętajcie o tym, że chomik śpi na kołowrotku, no wiadomo, czasem może spać, ale jak tak regularnie, akurat w takie upalne dni, to jest oznaka też, że mu jest gorąco. Chyba wszystko Wam już powiedziałam. Mam nadzieję, że wykorzystacie przynajmniej część z tych rad. Pamiętajcie, aby ochładzać chomika, bo jest to bardzo ważne, bo upały są bardzo niebezpieczne, tak samo jak słońce. No i w drugą stronę przeciągi i wiatr. Więc pamiętajcie o tym wszystkim. Mam nadzieję, że zastosujecie te rady, że ten filmik okazał Wam się przydatny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie też, aby zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić żadnego filmu i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!